jeszcze rozpoczynam nagrywanie. To co, lecimy? Ja sobie jeszcze muszę zrobić plecaki, wiesz, bo akurat zgubiłem wszystkie. A po co ci plecaki? No, żeby chować tam śmieci, nie? Nie będę sobie tego do main inventory rzucał, bo syf będzie. No to ty jesteś porządny chłopak, bo ja to wszystko rzucam do inventory i mam syf. Właśnie tak robię. No potem wiesz, jak masz plecak, to możesz szybko wrzucić i lecieć dalej, jakby coś się działo, nie? Powiem ci, że King Boski chyba odpalił makro na kopanie kartofli, ale nie zczaił, że tu jest obok woda i właśnie w niej pływa. Z łopatą. No, możliwe. Czekaj. No nie czekaj, to jest jakiś ten, czy to jest młody gracz? King Boski, on jest w normalnych szczurach. No i popatrz, i pływa po wodzie i próbuje kartofle kopać. No cóż, no. Słuchaj się swojej kobiety. No ale powiedzcie mi, co wy z tego streama macie mojego? Co wy z niego macie, jak ja tutaj będę mopki bił? Słuchaj, no to jest czysty gameplay, nie? Jakby nie patrzeć. To jest, no jest to czysty gameplay, ale jakby nie ten, który ja bym chciał streamować, nie? No, no. A czy ja mógłbym mieć lepszy skinner i lepsze rzeczy by wyskinować? Lepszy skinner. Znaczy, nie widziałem, żeby się to dało skraftować. Znaczy, prawdopodobnie się da, tylko że moja postać jest jeszcze to zagłupia. Znaczy, wydaje mi się, że tak. No, skoro kilo może być lepszy, to skinner pewnie też, no. Nie da się w wodzie włączyć tego, niektórych skilli, na przykład skoku. Patrzcie, to jest wioska goblinów. Gobliny to są takie jedne z bardzo początkowych mobów. Praktycznie chyba pierwsze, czy szkielety są, czy gobliny? Znaczy, chyba gobliny, wiesz? Bo na goblinach raczej się chyba nie espi żaden taki sub boss, nie? A na szkieletach się espi ten Bone Knight i on wcale taki łatwy nie jest dla początkującego. Tutaj wioski goblinów są zazwyczaj przy miastach startowych i mniej więcej wyglądają takie. Tak, te szkielety też są zazwyczaj zaraz obok. Sanguin na przykład są metr od siebie, obie ten. Co on mi rzucił? Czekaj, on mi coś rzucił na mnie ten. No, jakiś szajs z tego wypada. Znaczy właściwie z tych początkowych też fajne rzeczy, takie potrzebne czasem lecą. No nawet ze zwykłego popiego goblina, jak masz szczęście, to ci poleci 300 złota, nie? Do robienia mountów, nie? Chyba anima. Anime lecą z... Kurczę, z tego... Ze szkieletów. Ze skinowania. Tak? Ze skinowania. Nie tak. Z ten, nie z dropu, no. Ale no, tak, ze szkieletów. Ale ze szkieletów na przykład. Kiedyś była taka strona, co z czego leci, wiesz, i można było sobie zobaczyć. Stream z Emergency Bullion czeka. No a ja Bullion nie dostałem tego Emergency od ciebie, wiesz, tak czekam, kiedy mi podeślesz tą grę. No, i jesteśmy gdzie z powrotem, ty jesteś tu, teraz? Gdzie zaczęliśmy. No ja już jestem przy mamucie, wiesz. A, okej, okay. To już zaraz tam będę. Jechał w tamtą stronę. Wiesz, bo są te skille na przykład tak power blow, wiesz, że mocniej uderzam, albo jakiś, że się obkręcam i kilka bije, no nie wiem, no takie coś może by mi się przydało, no. Przecież no, tam nie znam, tak, czego się używa, zawsze obkręcenia na przykład się używało w PvP zawsze, ale to w Dark Fallu jedynce, teraz to może być całkiem, wiesz. Czy byłeś pewnie, jak się spytasz kogoś, kto gra zazwyczaj mele, to ci powie, nie? Co tam, co obecnie jest fajne, co tam jest trochę znerfione, albo przenerfione za bardzo. Wiesz, ja muszę być taki dość mocny, bo jakby patrząc w przyszłość, jeśli będą jakiś CJ ten, to tak jak Morma no. Fokusuje jako pierwszego, to wiesz, streamera też mogą fokusować dość ostro. Wiesz, no bo generalnie ten, nie? No jak oni grają, to grają z... Moment, jeszcze raz, od początku. No. Jak oni, na przykład wyszedł ten patch, który był, wiesz, poprawiał wszystko, nie? Ten balansujący patch, no to oni tam siedzieli potem praktycznie dwa dni się duelowali i sprawdzali co, jak, nie? No także wydaje mi się, że mają jakieś pojęcie, co by można było sobie fajnie
złożyć, nie? Żeby build był jakiś konkretny. No wiesz, bo można się bardziej tankowatego zrobić, coś bardziej. Dokładnie, na atak, no. Wiesz, ogólnie na przykład duchu powiedział staty, nie? Pakuj staty, kup se te skille, tam chyba za 50 sztuk złota, wiesz, 1000 na to poświęć czy 2000 prolesów, a reszta w staty, mówię, maksować, wiesz. Mhm. Tutaj widzę, że ktoś jedzie. Ja zaraz jedzie. Spadnę, bo mnie ten... Ty idziesz do mnie? Kto jedzie? Przeciwnik jakiś? Nie, nie, nasz. Denis też z We Have The Hats. Ze szczuru, bez czapek. O, to fajnie. Jakiś nowy. No, tak wam to wygląda. Znaczy, chyba nie jedzie na ten spot, co my, ale... Ale przejeżdża obok. Czekaj, bo tracę ten... Strasznie dużo ich się tu respi. Fajnie, że maniaka mam na dwa strzały idealnie. No i taka to jest gra w Dark Fala. Ten pierwszy spawn jakiś taki obfity, chyba że nam Denis tutaj, wiesz. Możliwe. No, zaczął mi się nowy fit na Fiendy. Jakiś taki inszy. 600 sztuk. No ja mam zabić. Habitual Freak Killer na przykład, ale to będzie raczej na ten. Nie, ten, właśnie ja też, ten... też mam tego Habitual Fiend Killer, ale mam jeszcze Master Fiend Slayer i to jest 600 sztuk muszę zabić. No to chyba przy okazji, bym się 600 nie chciał specjalnie celować w 600, wiesz. Dokładnie. No to jest, wiesz, no to... Przyjmując, że taki spawn jest, nie? I to właśnie są ci kabaliści, nie? Ci fiendy i jeszcze tam są jeszcze jeden rodzaj zwykłych mobów plus ten generał, nie? To tych fiendów na cały spawn są może trzy, także słabo, nie? Także jeśli miałbyś tu siedzieć i 600 zabić, to o jest. Tyle czasu. Wyłącz kamerę i graj dalej, a co też tak źle wyglądam naprawdę? Przecież gram na razie, czy ktoś ma opóźnienie 10 minut na tym, jak ogląda streama. Dobra, ja co kopnięcie robię transfer, bo kurde, słabo ze staminą. Stamina to najgorzej. No dla wojownika na pewno. O, Dzikun jest na tym. Czekaj, mieliśmy jakieś pytania do Dzikuna? Czy nie mieliśmy? Nie wiem. Ja obecnie. Ja sobie radzę. Fajne jest to, że teraz jak siedzimy sobie na tym spawnie, nie? To praktycznie, wiesz, i te doczarowania mamy składniki. Wiesz, nie trzeba ten zabierać ze sobą za dużo. I chyba strzały do łuku też są. Jakby ktoś łucznikiem tak, grał. Tak, strzał też dość sporo. No tu nie wiem, polutowałem. Na tym spawnie już 30 zabrałem, także. Weź tu obok mnie chodź, bo tu jest 10 grobów do ogarnięcia. Kasia mówi, że się moja fryzura podoba, no nie no. Naprawdę ona tak tragicznie wygląda z bliska. To najgorzej wygląda to wygolone włosy pod grzywką, no nie wiem. Jeszcze w niedzielę mam iść na urodziny. Trochę się czuję jak taki... Wiecie, czasem są takie fryzury typu... niemieckie pejsy z tyłu, wiesz, takie dłuższe włosy. Takie po prostu mega wieśniackie, to takie wygolona grzywka pod grzywką, to jest mega wieśniacko wygląda, no. Naprawdę. Dobra. Czekaj, sobie zrobię transfer many, bo nie mam w ogóle, nie wiem jak to się stało. Mi tam mana w ogóle nie schodzi. I praktycznie używam ją niby do tych transferów, ale ona mi nie znika w ogóle. Nie robię praktycznie wcale tego, wiesz, Jezu, jak to się nazywa? Health mana, nie? Ale ja robię mana cały czas stamina, wiesz, i to mi zżera non-stop pełno many. Nie, no ja też to rzucam, ale... Nie aż tyle może. Może nie. Na czacie pewnie sami fryzjerzy. Jaki, co to za fryzjer? To mój brat był, no. Ja jestem wdzięczny. Tak czy siak. Kto by mnie chciał, jak nie on? Poszedłbym do fryzjera, tak jak kiedyś bym miał, kurde, jedne włosy, długość 2 cm, inne
Inne bym miał na przykład 4 cm. Miałem tak raz. Fryzjer Soła, co tu goni w kleju? Dobre, goniu. Goniu, czy napisz, czy ty masz dostęp do kompa, czy jutro byśmy mogli na przykład rano Altis pograć albo coś takiego? Czekajcie, gdzie ja mam pieniądze? No niech ja tu skinuję, zaraz wracam, weźmy osłonię. Ja okej. Okay. I wiem, takie spaghetti sobie wziąłem. Będę się czuł, jakbym z Kasią jadł obiad. No, mam nadzieję, że z 5 dych mają wydać. No, powinni mieć, nie? Powinni. My już walczymy, nie? Znaczy, tutaj się coś zaczęło spawnować, ale powoli. Marchewę. O, na pewno powoli chcesz generała soda zrobić. Przecież jesteśmy w party, tak byś dostał. A nie, ja nie dostaję. Czemu, co ja miałbym dostać? No, nie wiem, POS-y chociażby? Czy coś tam? Nie wiem. Nie wiem, czy dostaję. Ja dostałem 487 za niego, a ty ile? Nie zabiłeś go, nie? 47 dostałem? Nie, no niemożliwe, że obydwoje dostajemy. To zależy, kto zabił, nie? Nie. Jak coś w poety, to dostają... To się dzieli na poety. Chyba, że... A dzieli się, czyli normalnie byśmy z 10 za niego dostali, czy jak? Pewnie tak. A możliwe, dobra. Bo wiesz, no bo tak jak na przykład tam z Moemem biegałeś, czy z kimś, to oni się wyłączą. On zaznaczył, no, on się wyłączył z tego. A my tutaj jesteśmy obaj, no i to się dzieli na dwóch, no także wydaje mi się, że normalnie zagenerowałeś 10. Czekaj, bo wpadłem w nogi tego. Utknąłem! Nie. O, dobra, uciekł. No, to albo musisz wyskoczyć, albo po prostu kucnąć przy wychodzeniu. No, wyskoczyłem, kurde. Ale było ostro, pewnie wszyscy widzowie, już, kurde, dracha na maksa. No to było przykre. Gdybyś musiał się ten zabić, bo się zablokował. Nie, no bym skilla użył, wiesz, bym jakoś wyskoczył tym evadem czy czymś. Znaczy nie tyle co za na przykład tego generała, ale na przykład za tych kabalistów też zostaje po 4-7. Także... Jacy tu są kabaliści? Ja to się na tak, że mam jakiegoś maniaka. Jak maniaka zabije, to 1-4 dostaje? 1-14. Za maniaka, ty też pewnie, tak? No ja dostanę 1-1. Także, no nie wiem. Może po prostu ten procentowy bonus w tym głównym klanie jest trochę większy. Za Fienda dostaje 2,37, wiesz? No to ja dostaję 2,29, no to może nie wiem, no. Nie wiem, może ty masz trochę więcej POS-u, to więcej kradniesz, nie wiem. No to w zasadzie może być. Marchewkę w suń. A ty szwagier u fryzjera byłeś? Mchem. Ja sobie zrobiłem 50% tego skinowania. Bo to można sfejlować chyba, nie? Czy nie? Czy nie można? Może nie być po prostu nic w ciele, ale czy to jest jako fail, czy jako po prostu, że nic nie było, to ciężko powiedzieć. Ja nie wiem, czy to nie było tak, że to jest ten... że to się po prostu failuje, wiesz? I dlatego, bo coś tam było, chociaż nie wiem, czy to nie było w Dark Fallu 1, pamiętam taką? Słuchaj, podnoszenie skilla w skinningu daje ci tylko czas, czyli że szybciej się skinuje, także nie ma fail szansa chyba. Po prostu nie możesz zeskinować z tego mobu, bo nic w nim nie ma jakby, tak mi się wydaje.
dobra. O Jezu, się wystraszyłem, to był Denis. Co jest? Dracha poszła? Nie, tak zobaczyłem kogoś, ale patrzę, że ma ten znaczek Alajnie i... O. Ale jak można wybieg... dodać w sumie do grupy, jak tam gdzieś sobie biega, nie? Jak mówię, jak wybiegł koleś ze staffem, nie, i że nie, o ja... Tylko, żeby nie o 100 tysięcy, nie? No, ale generalnie... Szczerze powiedziawszy, no nie jest trudno uciec w tej grze. Jak masz movement skill, to pewnie, że nie. Ja mam, ale nie umiem, wiesz, tego robić za bardzo. Mhm. Jednak ci, co to normalnie robią, to ten... Ty jesteś szefem grupy, nie? Tak. On będzie walczył, czy będzie nam tylko krat skinowani? Musimy z nim pogadać. Denis! Denis! Skinuj nogę. Zeskinowałeś, a nie zlutowałeś. Tak? Aha. Co za kolej ze mnie. Mi się nie chce do worków pakować, wiesz, tych śmieci, szczerze powiedziawszy. Znaczy wiesz, jak otworzysz sobie wojek, na przykład ja sobie nazwałem wojek drop, sobie go otworzyłem i potem jak wszystko wrzucasz, to automatycznie do wojka z dropem leci, nie? Także... Tak. Mhm. Skinuje stopę. A to wszyscy mogą skinować, nie? Tak, wszyscy. Najlepsze jest to, że jeden prowless takie skinowanie idzie. To jest tak jak z tego. Też zależy od dokładnie materiału. Tyle samo dostaję, co za kopanie, co kopałem ten rudę. No, to nie, zależy nic... od tego, co wykopiesz. Bo tutaj z tego leci cały czas rawhide, nie? Ale jakbyś miał na przykład lepsze skiny, chyba, jeśli są, nie wiem, to miałbyś lepsze materiały i ten, i więcej prowessa byś dostał. Dostałem za coś. Celentine rawhide. O! Celentine rawhide, dostępnie 4. Tak, no właśnie o tym mówię, no. A gdybyś miał... I wpadło gdzieś do plecaka? Celentine rawhide. Nie wiem, czy tego skinowania nie zrobić na maksa. Zrobisz 175, wiesz? Coś chciałem powiedzieć. Nie, no tak na przykład powiedzieć? Kopałeś tego, jak tak jak kopałeś ten quarry, nie? I tam wypadał ci stone i tam pierdoły. Za stone dostajesz tam 0,1 chyba, a za ten lichen, czy jak to się nazywa, tam dostajesz około 4, nie? No ja rzeczywiście więcej no, się także... dostaje. Ktoś się pyta, czy będę jeszcze dziś w coś grał, w coś innego raczej nie, no tak jak mówię, ja chciałem kończyć live'a, my tu sami poprosiliście, żebym jeszcze został, nie wiem, czy coś tam strzela. Nie wiem, czy lubicie po prostu patrzeć jak i słuchać, jak se tu gramy. Nie jest to bardzo możliwe, bo ja też czasem lubię sobie gdzieś w tle puścić live'a i ten. No ale ja jakby w tym Tarkwalu muszę kilka rzeczy zrobić takich, które trzeba zrobić. Aktualnie w sumie ich nie robię, bo czekam na aż ktoś pojawi bardziej ogarnięty taki, kto mi Mormo czy Retel, co mi powiedzą, jakie skille mam kupić. Zrobię sobie bindy i tak dalej, ja tutaj po prostu biję mobki, żeby trochę doświadczenia w postaci nabić i będę miał ten... On ci nie rani jak tak strzela? I czemu go nie ma na tej się? Nie wiem, może nie siedzi. Tak nas mówię, to co jest tak, to już nie jest taki stream, wiecie, że tu oglądacie i super ogra, ale ten, to jest bardziej taki stream, że sobie tu siedzimy i gadamy. Ja też mogę czat czytać, jak ktoś ma jakieś pytania, to piszcie. Live'a raczej wieczorem nie mam, chyba że będę grał w Darkfalla tak długo, aż się pojawią chłopaki i jakiś PvP będzie, może Siege albo Wioska i to wtedy chętnie odpalę, żeby to po pierwsze nagrać, po drugie pokazać wam, jak to wygląda mniej więcej. No to też jest to, że stream z takiego, powiedzmy, MMO jest może mniej atrakcyjny niż dajmy na to z Battlefielda, nie wiem. Może się no, tego nie zaglądać. Dzieje się tyle, nie? No, jest raczej mniej dynamiczna gra, no wiadomo. Siemka. Siema, kto to? Siema. Mormo. O, Mormo, okay. Jesteś w końcu, no. Ja tu na ciebie cały dzień czekam, żebyś mi powiedział, co to za skille mówił.
retel, żeby kupić za 50. Super. I zapełnić moje brakujące skille, bo mam miejsce jeszcze w swoim buildzie. No wiesz co, zależy, nie wiem jakie masz jeszcze, więc... No, jak zobaczysz na streamie, to mam tak, mam wampirika, mam to takie coś, co się biegnie do przodu i mam tego ulti, to mam tą nieśmiertelność, nie? I właściwie evade plus jeszcze ten taki buff, jak on się nazywa? Invigoration, no i oczywiście Healing Blast. No mam jakieś trzy cool skills mogę jeszcze kupić. I number of total skills wychodzi na to, że jeszcze jeden będę mógł jakiś total, bo będę miał 15 na 16, czyli jakiś common czy coś? Nie wiem jak to działa. Commony tak, commony też masz wszystkie. Nie masz na pewno Breaking Falla, czyli skill do upadku. Właściwie pada, czemu on jest taki ważny? Bo jak cię ktoś podbije albo jak kaczesz z czegoś, nie? Na przykład to masz falling damage, nie? Impact damage i jak puścisz tego w Wrecking Falla przed tym, to nie dostajesz damage'u. No, aha, ale to się często tak zdarza? Aż tak bardzo? No jak grasz na przykład w jakichś szmatach, w robie na przykład przeciwko magom, którzy ci podbijają co chwilę, to próbasz tylko, nie? No. No dobra. W sumie jak się na skarpach walczy, to też ten... No a który jeszcze? Bo ja tam widziałem jakiś bandaż, jakiś power, uderzenie czy coś. Nie ma jakichś takich? No nie wiem. Są. A jaki jest jeszcze jakiś trzeci do ucieczki, czy już trzeba mieć ten? Czy to już są bardziej te takie dla magów? Są trzy do ucieczki, jeszcze... można trzy używać, ale zazwyczaj używa się dwóch. Evade'a i Stampede'a na przykład. No właśnie ja mam Evade'a i Stampede'a, nie? Mobek nie wydropił żadnych itemów. Aha, Mormo, pytanie. Co daje skinning na wyższym levelu? Szybciej się skinuje, czy większa szansa, czy co? Szybciej tylko. Tylko szybciej, tak? Tak, bo tak. Większa szansa to była w Dark Fallu jedynce? Tak. Czy gdzie to bym ja kojarzę? No, w jedynce było, w dwójce też na początku, ale mniej to później, bo... teraz ogólnie to wiesz, to wszystkim skinują, tylko że no, wolniej, nie? Po prostu. Mhm. Czekam, że też zaraz będę. No i ja mam teraz za Fienda 1.58, czyli jakby jeden Prowless się jeszcze, wiesz, dzieli się na tego. No rzeczywiście na Denisa. Ale fajnie są mobki pobić. Yes, it's Darkfall, lepszy skinner zrób sobie. No właśnie. A nie wiem co daje lepszy skinner w sumie. Szybkość i pewnie lepsze materiały, wiesz. Tak samo jak z killoffem jest. Jak masz lepszy killoff, też szybciej kopiesz i masz szansę na lepsze materiały. No ale aż tak bardzo lepsze? No na przykład jak kopałem z Celentin pikiem, to raczej leciał mi Celentin ten Essence niż Iolo. No bo to właściwie to w takim wypadku ze zwykłym aż się nie opłaca chodzić z skinnerem, bo to się marnuje czas, nie? Jakby to co mógłbyś już wykopać fajnego, to... Nie opłaca się jak się nie opłaca, jak nie masz dostępu to chodzisz tym co masz, nie? Wiadomo, że fajnie by było sobie połazić z tam kłydę z Nate Hallowym, ale to szkoda stracić to raz, a dwa, że nie najpierw to zrób. Ja bym musiał zobaczyć, jak to się kuje i kto to robi. To robi jakiś ten? Toolmaker, czy nie wiem. No, w sumie. Jutro 11 zaczynam streama, czy później? Wiecie co, ja zaczynam streamy, robię zazwyczaj o tej. O godzinie 10 i tego się myślę będę trzymał jutro też. Godzina 10, piąteczek. To się robi jako construction. Construction, mówisz? Tak, i skiny są. Jest Celentin skiny i na niego potrzeba 25, construction na Velion 50. Także w construction możesz robić tak: killoffy, sierpy, te skiny właśnie, aksy. No i podstawowe, tam wędkę i łopatę, tylko że łopata i wędka się jakoś na lepsze się nie dzieli, nie? Nie ma kurde stalowej wędki na przykład. Czaje. Nie można lepszych ryb selentinowych połowić? No nie można. Selentinowego kartofla. Co chciałem, koleś napisał na czacie, że po angielsku tam napisał, że Darkfall jest taki zajebisty, że gra w niego tak dużo, że nawet tak dużo czasu, że nawet nie ma czasu napisać swoim kolegom o nim.
No, ale to jest dokładnie to, nie? Sandboxy żyją czas tak masakrycznie, że... Co mówisz? Mówię, że sandboxy tak masakrycznie czas żyją. Znaczy powiem ci, że ten akurat... No jak zrobisz postać, to właściwie możesz się, wiesz, nie musisz grać dużo, nie? No, bo takie nie, jest moje zdanie. No ale wiesz, no... Już potem wchodzisz sobie na jakieś akcje czy ten... Właściwie no. To bardziej... Już sama przyjemność później... Czekajcie, bo coś było. Nie, krzak? Czy coś tam za drzewo tam wchodziło, gdzie patrzę? Dobra, jest czysto. Akurat, wiesz, jest fajne to, że możesz, naprawdę, jak masz zrobioną postać w banku, jakiś sprzęt, nie ten, to już jest tylko zabawa ci pozostaje, tylko PvP, wiesz, łażenie, ten, no, bardzo jest przyjemne. Możesz się może irytować, wiesz, na najwyższym poziomie grasz, to rzeczywiście może tam na zbroję trzeba zarobić, wiesz, o co chodzi. No. Jakieś bardzo rzadkie składniki musisz iść na moby, wiesz, obstawione przez innych zdobyć, ale... Na takim średnim poziomiku, jak sobie latasz gdzieś z ekipą, nie wiesz, logujesz się wieczorkiem, godzinkę, dwie pobiegasz. Tylko, że to wciąga, wiesz, to jest świetna zabawa, więc logujesz się, kurde, tu akcja, tam, to jeszcze tutaj może podejdziemy. Najfajniejsze jest to, że zawsze się coś dzieje, że wiesz, że nie masz czegoś takiego, jak chcesz tutaj znaleźć PvP, to zawsze znajdziesz, idziesz po prostu do miasta wroga i ten... Ja tam kolano mu skinuję, nie wiem jak wy. No Denis ma problem. Mówi, że ten, że ma buga i nie może skinować w ogóle mamuta. A nie jest tak, że jak ja skinuję, to on nie może? Nie, bo ja też skinuję. Teraz, aha, w tej chwili. To dziwne. Co to jest, że on na zielono ma tego? Co ma na zielono? No to takie strzałki, wiesz, jakby. Reload na przyniku, na party. To jest to takie, że lód się dzieli, ale co to znaczy, że on ma na zielono, że co, że lód teraz do niego leci, czy co? Kolej. Nie wiem, może tak, może właśnie o to chodzi. Jeśli człowiek może mieć dziecko, chciałbym poślubić Darkfall. z translatorem chyba ktoś jedzie. Zginęło. Dobra, coś kurde molestuje mnie jakiś mag. Co tam strzela? To ten Denis, tak? Tak, co, tak. Tam generała macie? Tak, generała bijemy. Co, jak się seksownie obciął, nie? Ja się mnie nie denerwujcie. Bo się okaże, że ja będę czekał, aż ten koleś od obiadu zadzwoni, a tu nie będzie tego. Nic się więcej nie pojawiło. No widocznie nie. Że teraz już powinny być dość konkretne spawny, nie? Bo jak teraz tu jest trzech. Ale no, ten to może był po prostu obstawa generała i sam generał, nie? One się tam chyba też, te subbossy się też tak różnie spawnują. Nie mam jakiegoś stałego spawnu. 20 Unturned Daisy w klimatach Minecrafta, 16 latek zrobił to samo. No ja to sprawdzę, ściągnę to na tym. Jest spawn, powoli się zaczyna. Myślałem, że to jakiś gracz, kurde, coś czaruje, bo... No. Wiesz, jakby nie patrzeć, to jest gracz, nie? Ta, nie, Mowek, wiesz, czarował. Aha. Ktoś tam na siebie rzucał i tak jakoś dziwnie wyglądało. Kurde, widziałem fajny filmik, wiesz, racji, jak ich tam miasto zaatakowały, jak cisnęli. Mach. Ja już chcę... PvP, już chcę, kurde, walczyć z przeciwnikami.
i liczyć się w bitwie, robić jakiś damage, wiesz? No kurde, to zawsze się liczysz. No niby tak. Zbijasz hity, chociaż nie. Wiesz. Dokładnie, zawsze to jest 500 czy 450 hapsów, nie? Więcej dla teamu. Dokładnie. Wiesz, jak jest taka bitwa, że tam jest na przykład 15 na 15, to nikt nie patrzy na to, kto ma ile POS-u, więc jak wylecisz jako pierwszy, to będą mówić ciebie, nie? Tak, ale oni, znaczy taki, wiesz, taki duch, mormo czy ten, to oni, wiesz, widzą w bitwie, kto co robi, nie? Kto jest ważny do zabicia, kto tam, ten... A takich gnóbków jak ja, to mi wejdzie typ na plecy, wiesz, przyklei się do mnie. Dokładnie. I mnie ściąga w 10 sekund. Wiesz, nie w plecy dwa strzały i 200 życia nie ma, nie? Tak, kilka uderzeń miecza i jestem poskładany, no. Tarczę wyciągnę, od razu disabling blow leci. No, ale wiesz, no to... To jest to, że chociaż musi się na ciebie nakleić, nie? Zawsze traci ten czas. Guys, can I get all the loot in PvP from that player? Yes. Yes, ale odpowiedziałem, kurde. Ale wystarczająco. No co masz mu więcej powiedzieć? Że będą magiczne światełka i będzie lootował? My musimy za niedługo to zbankować, bo mi... Co ja mam jakieś takie leczenie na sobie? A nie, czekaj. Nie, jakiś taki plusik jak skinowałem, co to znaczy? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy nie wiem, jaki plusik? No może coś cię leczyło. No właśnie tak, ale jakby... Nie wiem, czy on się kończył? Może to była ta stamina? Czekaj. Nie, to nie jest mana, to stamina. Taki duży plus żółty. Nowa fryzura, czy co inny się wydajesz? No tak, no ściąłem włosy, musiałem, bo już mi... Mnie z moim ścinaniem włosów jest tak, że zaraz po ścięciu dość średnio wyglądam, więc... Akurat wróciłem od Kasi, to mówię, to mnie nie będzie oglądać przez najbliższy tydzień co najmniej. To szybko ścinam włosy, żeby zdążyły odrosnąć, nie? O kurde, chciałem przywalić Denisowi. Wyglądał jak ten mak od nich, tylko trochę wyższy jest. Gdyż mam maskę. Bo już by nie miał głowy! Molestuje kolano. Co ty masz za zbroję? Ty masz plejta? Tak, plejta. Skąd ty masz plejta? Ukradłem. Kurde. Czy może sprawdzę grę Car Mechanic Simulator? Jest teraz promocji na Steamie. Podobno to jakaś polska wersja, bo jakoś średnie to było. Znaczy, że polska taka gra była i podobno była dość średnia. Zbagowana czy coś, nie wiem. Tu skinuję, trochę tych prolasów leci, już mam 30k, wiesz. Mogę sobie zawsze zobaczyć na początku streama, ile miałem, a ile mam teraz, nie? No. Ile poszło? Ja mam obecnie 3000 wolne, także fajnie. Będę sobie jakieś skille w końcu kupić, albo nie wiem, rozwinąć się trochę w staty. Znaczy w staty to, no. Staty kosztują tyle, że za 3000 to sobie rozwinę 5. No, powiem ci, że tak. Czekaj, gdzie jest moja postać? Ja mam 105 Strange'a teraz. No to masz nie wiem, o ile mógłbym rozwinąć, wiesz? Żeby do 100 rozwinąć, to wiesz, ile potrzebuję wydać? No nie mam pojęcia. Ogólnie do 91 mogę rozwinąć za to, co teraz mam. O, spał. Nie tak mało. To czy Geneo przynajmniej. 91 to jest całkiem ten. Plecy mu bijesz? Ja na tej nieśmiertelności go zrobiłem. Dobra, zeskinuję go. Może coś fajnego pójdzie. I tak się widzę. No tak, Kasia, ale to jakby... Efekt nie jest taki, jak mówię, jakbyś zobaczyła na żywo, to byś po prostu... Powiedziała... No, marchewę zjem. Wiecie, coś za długo siedzimy na tym spawnie nieruszeni.
Mówisz, że już nadchodzą? No, wydaje mi się, kurde, ja bym nadszedł, jakbym takie streamy oglądał. Chociaż tu jest takie community, wiesz, że oni czują, że jak wiesz, wejdą i zepsują na przykład, nie? Że nie jakby nic z tego fajnego nie będzie. Że nic z tego... Co na nas jedzie? Ja tupam. Możemy się zwinąć, odłożyć i wrócić. A to ty. Możemy się zwinąć. To co, idziemy? Spawn się skończył, jeszcze jeden mob gdzieś został. Czemu on jest na czerwono? Wejdź, bo tu przez świnia ci padnie zaraz. Czemu na tyle życia ma cały czas? Jest jakaś tam taka zapasowa. No mojego Gamieka, mojego drugiego mounta w grze zgubiłem ostatnio, także... Powiem ci, że 10 punktów Strange'a to jest chyba jeden ten... Jeden damage'a? Nie było tak? Nie wiem, nie wiem. Dobra, zwijamy się, tak? No, możemy pojechać. Ale jedziemy na tym, czy teleport? To nie jest daleko w sumie. Zastanawiam się, czy Icol nie trwałby tyle samo, co dobiegnięcie do miasta. Twoja świnia ci pada. Dobra, zbankujemy się i wracamy, co? Chociaż nie, no. Z tego spawnu już dużo nie dostaniemy. Czy nie powinienem jakiegoś innego bić tutaj? Możliwe. Nie wiem, którego. Nie wiem, czy niedźwiedzie, niedźwiedzi coś nie leci. To są bisty, czy tam? Co tam Kasia pisze? Jakie ciuszki, o czym wy gadacie? No ci powiem, że tych że ten habitual chwiędów żeśmy natłukli, kurwa, z 10. A ile jest do picia? 150? No 100. Mi brakuje jeszcze 25, ale to jest tak, że wiesz, że zabijemy chwięda, no to dostaję ja, później zabijemy chwięda, dostajesz ty, później Denis, nie? Mhm. Wiesz, to nie jest tak, że każdy dostaje jeden. Za zabicie jednego nie leci jakby trzy, nie? Mhm. A szkoda. No, w sumie tak. A Denisa tu z nami nie ma na tesie, nie? On bierze mi się później ten. Znaczy, pewnie widzi, wiesz, pewnie widzi mapę, bo wsiadał na mounta, jechał za nami, ale widzę, że został, czyli nie. Jedzie, tylko trochę wolniej. O wow, ale mi zamuliło. Ktoś jest, dojeżdża się do miasta i... Nie jestem w stanie, nie rozumiem, coś z Kasią gadają, ale nie wiem, o co chodzi. Podrywają Kasię. Ktoś mi przetłumaczył, co się dzieje, zaraz bany porozdaje, będzie kurde pozamiatane. Dobra. Wy możecie bramę otwierać, nie? Tak, możemy. Jak się otwiera brama i klikniesz jeszcze raz, to ona się zamknie automatycznie. Czekaj, czemu się nie zamyka? No właśnie, nie wiem. Musisz kliknąć jeszcze raz, bo ja też kliknę, żeby się zamknęła. Co tam, sek? No właśnie, Kasia, nie wiem, coś mi ominęło na czacie i nie wiem, o co chodzi. Ale dojdę do prawdy. Czy cię ktoś podrywa, czy nie, i bany rozdam. Stary, jak ja biegam tutaj. Jest bank. Właśnie widzę, że pobiegłeś nie do końca w tę stronę. Perkos, tu jest Perkos zbieracz tego. Perkos zbieracz. No, czegoś tam zbiera i koniec. Co ja bym tłumaczył? Składniki, konsumable. Składniki. Przetop. Macy, przetop, składniki.
całkiem nieźle tych skórów leci. Że to składniki, macy. Czekaj, inferior anima to do składników. Gold. Właściwie ja mogę iść z powrotem. Ile mam tego miecza jeszcze? A, 65 mi zostało. Dobra. Idziemy? Wow, te twoje miecze są kurde niezniszczalne. Jeszcze żadnego dnia mi nie zjadło. Jak nie zjadło żadnego? Może no nie bijesz tym mieczem? Nie no, biję, bo mam nie, tylko no jeden przy sobie. Mam tylko jeden przy sobie. A mi się podoba sołka nowy fryz, no i kurde. Ty, oni mi ten obiad przywiozą, czy nie? Znów będzie akcja, że no ja byłem, a pan nie otwierał. Wiesz, mówię im, żeby dzwonili, zawsze sygnał puścili. 17, 3, no dobra, godzinę to jeszcze mogą dowozić, bo taki pewnie już każdy obiad zamawia, nie? Nie chcemy na coś innego iść? A myśmy mieli fiendy bić. No biliśmy. To może na Arctic ten, na Arctic... Na misiaki? Te, chodźmy. No, możemy no, na misiaki. No stop się spawnować, to chodź. Mhm. Czy grałem w Cube World? No, Cube World bardzo fajnie się grało i tak dalej, tylko że gra jakby... Jej rozwój stanął w momencie, kiedy koleś sprzedał Early Access dostęp, ludzie kupili i koniec, już więcej nie robi. Gra od roku, nie, nawet jeden patch nie wszedł. Ani news na stronie, chyba koleś poszedł, płynął na wakacje na Bahama. Z jakim prezencie Pendelsem może zostać? Dziś na streamie będzie bank i draska, i pan świnka, i soł przybo. Co, a powiesz co zamówiłeś? Nie, nie jest chaboszczak, wiecie, spaghetti sobie wziąłem, bo Kasia też dziś miała spaghetti, pomyślałem, wezmę sobie też spaghetti. Będę jadł spaghetti razem z Kasią. Wolałbym już swoją kuchnię, żebym sobie obiad porządnie zrobił, to te spaghetti to się nie najem, coś czuję. Jedź, mój świniu. Znaczy niedźwiedziu. Kiedyś było tak, że tylko dana rasa mogła danego moba zrobić, wiesz? A, mąta? No tak, to, mąta. To fajne. I wiesz, Mahirim właśnie miał niedźwiedzia, nie? Tego z rogami Garmira, małego, nie? To miał ten, to miały krasnoludy. Świnie miały orki. Elfy miały kota białego. A alfary mieli smoka takiego, tak? Jest taki smok, jaszczur jakby. Nie? Dobrze pamiętam, taki podłużny bardziej. Obecnie nie można tego zrobić, nie? A nie wiem, nie da się. To już nie można. Nie, bo z tego co pamiętam, ludzie? Tylko cztery można było zrobić. Konie były? Nie pamiętam teraz, chyba były konie. Nie powiem, kurde, bo już nie pamiętam dokładnie. Mogły być nie, to konie. Fajnie. Dobra. Zobaczymy, jak uderzymy tego misia, to zobaczymy, co z niego leci, nie? One chyba krwawie nie dają, wiesz? No, dają. No, pęci nie są takie proste jak tamte. Dobra, dostałem za niego tak. Habitual Fiend Killer, dobra. Arctic Beer Tramperer, to mam. Animals Tramperer, też na to mam i Fiend Slayer. Wszystko no to leci. Czyli wszystko to, co musimy robić, mamy raczej to samo i z tego 4. To leci także. Także możemy można robić. Robić. Tylko trzeba uważać na hapsy, wiesz, jak się więcej pojawi. A szczególnie jak wrzucają krwawienie, te krwawienia, nie? No. I ci się 3 nałożą albo 4, to może się nie doleczyć. Tak, tak. Tam misiaki już biłem, ale misiaki były za mocne.
tak? Uważaj, bo lecą dwa kolejne. O, leci mi. Ale mi życie spada, fuck. Przodu leci. Znaczy, z tymi misiakami... Kolejne nie wiedział, ale ktoś do nas strzela. Fajnie, że... A to od nas ktoś, to dobra. To jest ten, Denis. Myślałem, że już jakiś wiesz. Znaczy, te misiaki są o tyle niefajne, że się ciężko mieczem bije. Z łuku albo z magii jest dużo prościej. Co ty gadasz? Serio? Poważnie. Ten, byłem z kimś tutaj z... Gwait? Taki ma ten imię postaci? Gwait? Nie wiem. Też ma też koło coś 20 tysięcy. I on jest tym, z kim mieszałem właśnie. I on tym łukiem te misiaki to kasował, zanim weszło mu na tą górkę, nie? Także pełen luz. On sobie tam bił te misie i zero stresu. No wiesz, powiem ci, że my nam też tu dobrze idzie, tak mi się wydaje przynajmniej. No, ale jakby wiesz, jakbyś był sam, to przestałoby być kolorowo, nie? Co to biega? Fuck, to one jeszcze, myślałem, że się skończyły. Jesteśmy strasznie dużo trzech, się tak zrobiło, wiesz? Bo jest, no, jesteśmy we trzech, spawny będą teraz kosmiczne, nie? No tak, ale lekka przesada jest aktualnie. No tak, bo nie jesteśmy aż na tyle mocni, wiadomo, nie? Dobra, ja sobie rzuciłem tego, ten pancerz taki, że mi nic nie mogą zrobić, wiesz? Mhm. Nie mam staminy, fuck. Do zera mnie zrobił. To jest kurde najgorsze. Zero staminy i ani machnąć mieczem, ani wiesz. Ale się skałki zbija, się stamina skończy, sył. Skałek się już nie zbija. No ale siedzisz tyle, nie? I się odnawia. No. To chyba spam wyczyszczony. Nie wiem, czy tam Denis się jeszcze z czymś tam kotłuje, ale... Nie wiem, ja lutuję. No ja też. Są dziwnie ci w krótkich, co to za białe ściany, jakaś przeprowadzka czy coś. Tak, tak, jestem teraz w salonie, z salonu streamuję, że tak powiem. Tak, dużo, dużo hajdów jest w tym, w misiakach, jak się skinuje. Mm. Do 8 hajdów takich zwykłych. Wiesz, ja tych misiaków jeszcze kilka zabiję i zaraz będę miał te fixy, co po 30 trzeba. No, no. Później pewnie są takie po 150, ale... Pewnie są. Nie wiem, czy to zeskinowałem. Nie, nie zeskinowałem. Ale ze skinowania miśków nic nie leci, wiesz, żaden pro, żaden fit nie jest. No samo skinowanie daje, nie? POS-y. O kurde, czekaj. Czekaj chwilę. Tak? Już podchodzę. Wejdź na górę, już podchodzę. Poczekaj chwilę, nie słyszę cię teraz, ja odskoczę chwilę na bok do wody, wiesz? Dobra, pilnuj mnie, zaraz jestem z powrotem.
obiad. Mam obiad. Teraz Soul będzie jadł. To jest smaczne. Może przerwę zrobię krótką. Dostać wam na spoc... Kto to tam lata? To wy się bijecie z kimś? Nie. Nie, my sobie czekamy na spawn. Czekacie na spawn, aha, dobra. Water baga. To macie ludzie taką myśl. Jest takie spaghetti, kurde. Trochę pomidorka na nim jest. Trochę nie pomidorka. Widać mnie tu, jak nie mnie. Pewnie słychać. Jak mlaszczę. No nie jest to łatwe zadanie jeść spaghetti na live'ie. Grając w Darkfalla na spocie mobków, ale damy radę. Pokaż do kamerki, tak wygląda. Spaghetti jak spaghetti, moi drodzy. Co wy tam stoicie sobie na głowie? No cóż. Coś się niedźwiedzie nie chcą pojawić. Mało ci ich było? Niech odpoczną trochę. Mam fity do zrobienia. Mogę dać reklamy w sumie. I zaraz wrócimy ze streamem. Trzeba sobie takie jedzenie załatwić, co trzyma przynajmniej 5 minut. Bo marchewka to chyba 30 sekund. Powiem wam, strasznie głodny byłem, masakra. No cóż, streamy wymagają poświęceń. Tak jak mówię, jakbym miał kuchnię, to mi kurde. Przygotował coś sobie dzień wcześniej, wiecie, tylko odgrzać. Tyle. I tu zamawiać gdzieś. Młode ziemniaczki z cebulką i kalafiorem. Też dobre, kurde. O, moi drodzy. Przypominam, nowy vlog trafił na YouTube'a. Składanie, składam tam kompa, znaczy przekładam właściwie do nowej obudowy. Jeśli ktoś lubi, to zapraszam. Dobra, moi drodzy, zrobimy tą przerwę. 3 minutki przerwy, 5 minutes break, zaraz wracamy ze streamem chyba.